W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Dzisiaj środa popielcowa, popielec. Rozpoczynamy Wielki Post, czas pokuty. Popielec nakłada nam kapłan na głowy poświęcony popiół i wypowiada słowa memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteris. Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Obrzęd ten przypomina nam naszą kruchość, przemijalność, perspektywę śmierci. Popiół wyraża znikomość rzeczy, pokorę i pokutę. Pan Bóg jest święty, człowiek jest grzeszny. Powinien zatem człowiek zachować pokorę wobec świętości Boga i za swoje grzechy pokutować. Tak czyńmy. Pan nasz Jezus Chrystus mówi i ostrzega, nawiązując do ofiar zabitych przez Piłata i do tych, na których zwaliła się wieża w Siloę i zabiła ich. Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie. Wielki Post jest czasem nawrócenia, czasem pokuty, czasem umartwienia, czasem wyrzeczenia. Rozpoczynamy dzisiaj Wielki Post. Już sam termin, nazwa wskazuje na doniosłość tego szczególnego czasu. Wielki Post. Wielki, a zatem nie chodzi o rzecz małej wagi, błahą, małą. Wielki, a zatem chodzi o rzecz wielkiej wagi, istotną, ważną, wielką. Wielki Post, a zatem post, poszczenie, ujęcie sobie pożywienia, powstrzymanie się od pożywienia, umartwienie się w zakresie spożywania pokarmów. Mamy zatem pościć i ma to być, jak sama nazwa wskazuje, Wielki Post. Naucza papież święty Pius X w katechizmie, w jakim celu został ustanowiony Wielki Post. Wielki Post został ustanowiony, aby w pewien sposób naśladować surowy post 40-dniowy, który odbył Jezus Chrystus na pustyni i aby przez ćwiczenia pokutne przygotować nas do pobożnego świętowania zmartwychwstania Pańskiego. Podejmujmy zatem w czasie Wielkiego Postu surowy trud postu, wyrzeczenia, ascezy i patrzmy w czasie Wielkiego Postu na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z czcią i pokorą rozważajmy mękę Pańską, odprawiając w piątki wspólnie drogę krzyżową i śpiewając w niedzielę wspólnie gorzkie żale, szlachetne polskie nabożeństwo pasyjne, słowem i muzyką wyrażające tajemnice Chrystusowych cierpień i skłaniające nasze dusze, aby za wzorem Matki Bożej Bolesnej towarzyszyły Chrystusowi Panu w Jego cierpieniach i w Jego krzyżowej śmierci. Wielki Post. Zachowajmy wiernie tradycyjną katolicką praktykę postną. W okresie Wielkiego Postu, jak sama nazwa wskazuje, mamy pościć i ma to być Wielki Post, wielkie poszczenie, niemałe, aby duszę swoją umartwić,
aby duszę swoją oderwać od przywiązań do rzeczywistości ziemskich, doczesnych, aby pokutować za swoje własne grzechy, aby wzmocnić swoją wolę, aby uczynić swoją duszę bardziej odporną na pokusy diabła, aby się lepiej modlić, aby duszę swoją kierować do spraw nadprzyrodzonych, wznosić do spraw niebieskich, do Boga. Post. Post jest jednym z najprzedniejszych dobrych uczynków. Jak mówi katechizm, najprzedniejsze dobre uczynki – modlitwa, post, jałmużna. Prawo kościelne rozróżnia post jakościowy, post ilościowy oraz post ścisły. Post jakościowy polega na wstrzymaniu się od mięsa i rosołu. Taki post praktykujemy zwyczajnie w piątki całego roku. Post jakościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli siódmy rok życia. Post ilościowy polega na jednorazowym posiłku do sytości w ciągu dnia. Nie zabrania jednak skromnego, rannego i wieczornego posiłku. Można również główny posiłek do sytości spożyć wieczorem zamiast w południe. Przy tym głównym posiłku do sytości możemy spożywać potrawy mięsne. Natomiast przy pozostałych dwóch skromnych posiłkach nie spożywamy potraw mięsnych. Jeśli chodzi o te dwa skromne posiłki, zasadniczo wystarczy ująć sobie przynajmniej 1/3 tego, co zwykle spożywamy. Tak jednak, aby między dniami, w których nie pościmy, a dniami postu ilościowego zachodziła wyraźna różnica. Post ilościowy praktykujemy w Wielkim Poście w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Post ilościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 21 rok życia, a nie rozpoczęli jeszcze 60 roku życia. Post ścisły jest połączeniem postu jakościowego z postem ilościowym. Nie spożywamy zatem potraw mięsnych ani rosołu i spożywamy tylko jeden posiłek do sytości oraz dwa skromne. Post ścisły w Wielkim Poście praktykujemy w środę popielcową, w suche dni oraz we wszystkie piątki i soboty. W niedzielę post nie obowiązuje. Taka jest tradycyjna katolicka praktyka postna w Wielkim Poście. Nie zwlekając, podejmijmy ją z gorliwością już od dzisiaj, abyśmy przez post przygotowali się pilnie do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Święty Jan Chryzostom mówi: "Pość, gdy zgrzeszyłeś. Pość, abyś nie zgrzeszył. Pość, abyś łaskę otrzymał." W Wielkim Poście nie tylko pośćmy, ale także pilnie pracujmy nad sobą, aby wykorzeniać nasze wady i kształtować cnoty, aby unikać zła i czynić dobro, aby unikać grzechu, a żyć w łasce uświęcającej. W tym zakresie uczyńmy sobie dzisiaj dobre postanowienie, choćby jedno skromne postanowienie. I dołóżmy starań,
aby od pierwszego dnia Wielkiego Postu, już od dzisiaj, to postanowienie wprowadzać w czyn codziennie. Prośmy dzisiaj Matkę Bożą Bolesną i świętego Józefa o obfite łaski dla nas i dla naszych rodzin, dla dobrego, pilnego, owocnego przeżycia tegorocznego Wielkiego Postu ku uczczeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa cierpiącego i dla dobra swojej duszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.